E, czuję się tutaj, tak troszeczkę, wiecie, bardziej swoją. Uh, I feel a lot more down here. E, jest to długi czas, kiedy nie występowałem w roli, właśnie, aby mówić kazanie. Niektórzy mówią: e, Mówisz pobytkę misyjną tak jak kazanie także sobie też radzę.

He said to me, "Hey, you better get ready for the service tomorrow." A ja mówię, człowieku, ja już trzy noce nie śpię. <laughs> And I responded to him, "I haven't slept for three nights already." E, wiecie, wiecie, to jest ogromna odpowiedzialność przekazywać Słowo Boże w tym miejscu. Im dłużej jesteśmy adwentystami, czy poznajemy Słowo Boże? And the longer our walk in Adventism, as we get to know the Word of God, to, e, kiedy staję na tym miejscu, Then every time I stand in this place, coraz gorzej się czuję. <laughs> the worst I feel. E, nie dlatego, że boję się, prawda, e, że nie wiem, co powiedzieć. Not that I fear what I say, Ale ta odpowiedzialność, która ciąży na nas, jest ogromna. But that I feel the weight of responsibility. Dlatego też, e, kochani, e, zanim będziemy cokolwiek mówić. And that's why, friends, before we say anything at all, Chciałem podziękować Bogu za możliwość za to, że daje nam tą okoliczność, abyśmy mogli być dzisiaj na tym miejscu. I would like to thank God for the opportunity that we can be here and that we are able to gather in this place. już ponad 30 lat, będzie dokładnie 32 lata, jak stanąłem na tym miejscu w Dandenong. it's basically 32 years in Jako rodzina przy, przyjęliśmy członkostwo w w kościele uh, we, at that time Niektóre dzieci były, niektórych jeszcze nie było na świecie. At that time we had some of our children, not all of them. Jak wiecie, przeżyliśmy na tym miejscu wiele wspaniałych momentów. And as you know, we've experienced many wonderful moments in this church. Wiele misji And many uh, mission outreach programs, Wiele pieśni, uh, many mu uh, religious uh, music festivals, na wyspy I, I, I w various mission trips uh, overseas and locally. And this brings about a big, uh, uh, a large quantity of good experiences with God. Wiecie, kiedy przygotowujemy kazanie, czy prosimy, proszono, jesteśmy, o to, żebyśmy przygotowali kazanie. And when someone comes to invite us to prepare a sermon, wtedy zaczynamy myśleć, co chcesz powiedzieć. Then we begin to think, well, what do I want to say? Czy chcesz sięgnąć w ten bagaż przeszłości? Do I want to reach back into this baggage of the past? Czy iść do przodu? Or should I look at something into the future? jest temat. Zatytułowałem największa tajemnica wszechczasów objawiona. Dla wielu z nas adwentystów, którzy są wychowani w, w kościele, in church, ten temat jest bardzo e, oczywisty. This topic is uh, Dlatego, że kiedy czytamy w słowie Bożym list Apostoła Pawła do Kolosensów, uh, czytamy tam ciekawe słowa, które Apostoł Paweł Kieruje do wiernych, do Kolosjan. Uh, 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 I tam czytamy tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym jego. And we read there of a mystery that uh, has, been, uh, has been through the ages and now has been revealed to his holy people. <sighs> Im to chciał Bóg dać od chapter 1 of Colossians and 26, verse 26 and I 27. Tajemnice od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym jego. I im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między pogodami bogactwo chwały tajemnicy tej

Ale widzicie, ale Bóg nie jest Bogiem, który prawda trzyma nas w tajemnicy i w tak powiem, w nieświadomości. But we all understand that God doesn't keep us in the dark. He doesn't List naszej księga Amosa, albo prośba Amosa, trzeci rozdział siódmy wiersz, którego znamy na pamięć mówi, że zaiste nic nie czyni przemogący Pan, jeśli nie objawi swoim sługom i prokom to, co chce objawić. Uh, in Amos we know of a text that says the Lord doesn't do Żydów, without first revealing Żydów, Hebrajczyków. And if uh, we look in Hebrews. Pierwszy rozdział, pierwszy wiersz, tam takie znamienite słowa. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. God who at various times Ostatnio, w tych dni, przemówił do nas przez syna swojego, którego stanowił dziedzictwem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. on, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty, i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Verse three, Who being the brightness of his glory and the express image of his person and upholding all things by the word of his, mouth, of Dok his power, dokonawszy oczyszczenia z grzechów zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach when he had by himself purged our sins sat down at o o której chcemy dzisiaj mówić Dear friends, the mystery that we wish to speak of today to o czym mówi apostoł Paweł i całe, całe słowo Boże. Jest zapisane na pierwszych już stronach Pisma Świętego. Ale żeby zrozumieć naturę tej tajemnicy, musimy się cofnąć w czasie. We have to go back in time. W czasie do tego stopnia, kiedy do tego czasu, kiedy Bóg zamierzał, zaplanował stworzenie nie tylko stworzenie ziemi, ale również człowieka na niej. Not Bóg w swojej mądrości przewidział co może się wydarzyć. Because God in his wisdom foresaw what could happen. Jaką człowiek naturę będzie miał i co może zrobić? Dlatego cała trójca postanowiła zrobić plan awaryjny na wypadek, gdyby się coś takiego wydarzyło. And so the I to się stało, kochani. Właśnie o czym żeśmy czytali na samym początku, rzymian 16 rozdział 25 26 wiersza. Odczytajmy and, to jeszcze raz. And the, what we read in the beginning in Romans uh, was what in fact took place. Romans chapter 16 So, 16. 25 do 26 wiersza. Verse 25 and verse 26. I czytamy tutaj, apostoł Paweł, pa, apostoł Paweł mówi nam te słowa, któreśmy przed chwilą czytali, a temu, który ma moc utwierdzić Was według Ewangelii mojej i zwiastowania o Jezusie Chrystusie, według objawienia tajemnicy przez długie wieki milczeniem pokrytej. And the Apostle Paul says, now to him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery kept secret since the world began. A teraz objawionej przez pisma prorockie według postanowienia wiecznego Boga, obwieszczonej wszystkim narodom, żeby je przywieść do posłuszeństwa wiary. But now has been made manifest by the prophetic scriptures, has been made known to all nations, according to the commandment of the everlasting God. Kochani, my nie wiemy jak długo ten okres trwał z zakrycia tej tajemnicy. Ale my wiemy, że o tej tajemnicy wiedział tylko jedynie Bóg, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. But we know that this mystery was known to I ta tajemnica została zapisana na kartach słowa Bożego. this mystery was recorded

because he is trying his utmost to stop the mystery from being revealed dlaczego dlatego żeby ludzie się nie dowiedzieli prawdy o nim i o Bogu so people to of the Satan. a teraz troszeczkę historii kochani W przeszłości a odebrał Biblię ludzi, ludziom kompletnie z rąk. Założył jakby łańcuchy na Biblię albo wory, jak słowo Boże mówi to. He O tym prawda w tego Jana 11 rozdział 13 wiersz. And we read of this in John chapter 11. 6, 11 and verse 3. I wiecie kochani trwało to przez tysiąc lat. Biblia nie była dostępna dla człowieka, dlatego że była pisana w języku łacińskim. A kto w języku łacińskim czytał, pisał i znał ten język? Niewiele osób było zdolnych do tego. Wiecie, kiedy Jan Wikliw, Jutrzenka Reformacji, jak go wielu nazywa, And, uh, john Wycliffe at, the, at the very dawn of the Reformation. był to okres 15 wieku uh, był to profesor Oxfordu, was, angielski profesor an Oxford doradca dworu królewskiego samego króla he was an advisor to the king himself bardzo szlachetny i wysoko wykształcony mężczyzna postanowił przekazać Przetłumaczyć słowo Boże na język angielski. Postanowił dać słowo Boże ludziom, ludowi. And by this, he wanted to put the word of God into the people's hands. I co się stało wtedy? And you know what then? Spotkał się z ogromnym atakiem i nienawiścią ze strony ojców kościoła. He się an incredible attack uh, from the fathers of the church. Pomimo sprzeciwów i trudności dokonał tego, co zostało za co został przeklęty. But in spite of the opposition, opposition, he continued in this course and the church cursed him for it. Nie zamordowano go tylko dlatego, że był tak wysoko, wysoką funkcję sprawował w, 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 w rządzie. The only reason he wasn't murdered or assassinated was because he held such a high position in government. Ale po jego śmierci, 40 lat po jego śmierci, but some 40 years after his death, Wykopano jego z grobu. His body was exhumed from the grave. Przeklęto jeszcze raz. He was cursed yet again. Spalono. He was burnt. A prochy wrzucono do tamizy. Do rzeki. And the, the, his ashes were thrown into the Thames. Z jakiego powodu? For what reason? Tylko dlatego, że chciał i dał Ludowil po, po, populacji, słowo Boże. The reason was that his intention was to put the word of God into the people's hands. Dlatego że chciał, aby lud się dowiedział o zbawieniu, które się dokonało na Golgocie. Because he wanted the people in the street to know of their salvation. Że Jezus zapłacił swoją krwią za nasze zbawienie, które dostępne jest darmo z łaski. That Jesus Christ paid for our salvation with his blood. Dostępne przez wiarę. It was available to us through faith. I tylko Jezus, i tylko w tym imieniu możemy przyjść do Ojca. Ale dzisiaj, kochani, mamy kompletnie inną sytuację. But today we face a totally Biblia jest tłumaczona na tysiące języków i na rzeczy świata.

But the nature of the attack against the word of God is slightly different today. Mówią: czytajcie słowo Boże, Pismo Święte, oczywiście. Czytaj. We hear, oh, of course, read the word of God. Ale nie traktujcie wszystkiego co tam pisze zbyt serio. But don't treat it uh, as literal uh, word. Szczególnie pierwsze rozdziały Pisma Świętego. Especially the first few chapters of the Bible. I wiecie, i ja widzę jedną rzecz, która, która pracuje za każdym razem, kiedy występuję na tym miejscu, czy mam możliwość obserwowania tych rzeczy. Things, every time. Brat Cezary mówił na temat stworzenia, Cesare was about, uh, mówił na temat ewolucji, And he about mówił na temat ataku ludzi, jeżeli ty reprezentujesz inny punkt widzenia and he spoke about the attacks on the people who try to present a different point of view. Myślisz, nie umawialiśmy kochani? Uh, we didn't come together to discuss what we would talk about. A to o czym ja chcę dzisiaj mówić szczególnie ma nacisk właśnie w tym punkcie widzenia. But what I wish to present to you today is definitely based uh, on this uh, ideology or this view. Dlatego że dzisiaj kochani jesteśmy bombardowani z każdej strony. Because today we have been bombarded from every direction. I słyszymy, że miliony lat tu, miliony milat tam, jeszcze miliony, triliony lat gdzieś tam. And constantly we hear millions of years this way and millions of years that way and even trillions of years. Nie mówi się o pomyłkach i lukach, które absolutnie nie pasują do, do teorii ewolucji. There's no mention of the gaps and of the things that don't add up in the theory of evolution. Mało tego nie bierze się w ogóle pod uwagę faktów rzeczywistości, które mówią przeciwnie. Frost. And many literal facts are ignored. The facts that point in a or give a I największą tragedią jest to, że w szkołach od dziecka aż do najwyższych poziomów nauczania, the the in the to z tak zwanej teorii roboczej, uh, from the so theory, mówi się, że to jest pewność, że tak to jest. We i uczą, że to są fakty, a nie przypuszczenia. And is being taught as a fact rather than as a theory. Mówią, jak chcecie wierzyć w Biblii, wierzcie, ale są tylko historyjki, które są. Wiecie, aby po prostu jakąś całość spiąć do, razem ze, ze sobą. And again, the attacks come in the form of yes, read the Bible, but uh, look at it as a collection of stories that somehow bind the whole thing together. Ale to, co się ostatnio wydarzyło, kilka, dwa miesiące może temu. But which ago, Kościół powszechny ogłosił oficjalnie jego stanowisko w tej sprawie. The said, this is our in this Stworzenie upadek, pierwszych rodziców, to są tylko historyjki, prawdopodobieństwo. Uh, the, and they said that the, uh, crea the story of creation, the story of, uh, of sin, has, are all just stories that should not be treated literally. Nie jest to jest to fikcja. It's, it's definitely fiction. Pytanie, and the question arises: gdzie mamy prawdę, skoro jest if the beginning chapters of the Bible are fiction, where then do we start reading the Bible as the literal word of God? Kiedy Jezus Chrystus powołuje się na Nowego, When, uh, Jesus to Noah, Apostoł Paweł powołuje się na upadek, Apostoł Paul mówi o grzechu pierworodnym, of sin. Chrystus powołuje się znowu na począt do początku. Christ quotes uh, from z starego testamentu, które wskazywało na niego od samego początku, od pierwszej Mojżeszowej od 15 3, 3. rozdziału 15 wiersza. Christ himself cites word for word from the prophets as to his origin and his mission. Kanye i tu słuchajcie uważnie, jeśli historia stworzenia jest fikcją i nie było dramatu upadku człowieka w grzech. And pay attention here. If The story of creation is fiction and there was no such thing as the fall of man. To kochanie, co my tu robimy na tym miejscu dzisiaj? Then tell me what what are we doing here today? What's our purpose? Jaki sens jest być dzisiaj wierzącym człowiekiem? Dziękuję bardzo. What is the point of being a faithful believer today? Jeżeli nie było upadku, nie ma potrzeby odkupienia. if there was no fall, there's no need for redemption. Cały plan zbawienia nie ma rangi racibytu. And there's no purpose to the whole an entire plan of salvation. Nie ma nieba, nie będzie piekła i nie ma piekła ani sądu. There's no heaven, there's no hell and there's no judgment. Nie ma zmartwychwstania, nie ma nowej ziemi. There's no resurrection, there's no new earth. Wszystko to jest utopią. All of this is just a utopia. Jest to wymysł chorej wyobraźni. Brzmi to bardzo okrutnie, prawda? I know that this radical, Ale taka jest prawda. But that's the truth. Wczoraj słuchałem pastora Juldena. Uh, last night I was to Pastor Julden. On to powiedział w, w innym kontekście. He, uh, ale powiedział to samo, o czym my dzisiaj mówimy na tym miejscu. But, in short, he said exactly the same thing as what we are presenting to you today. Jeżeli nie było upadku, nie było stworzenia, nie było upadku, nie ma potrzeby odkupienia. If there was no creation, if there was no fall of man, there is no need for any redemption. Nie ma grzechu, zatem, po co my tu co my to robimy? There's no sin. What are we doing here? Kochani, tymczasem, ten, który sprawił to nieszczęście, na niebie i ziemi ukrywa się, jakby w ogóle wcale go nie było and at the same time the one who has caused all this to take place is uh, camouflaging himself is hiding as if he didn't exist at all a jaka jest ten prawda kochani and what is the uh, hidden truth behind all gdzie my this? możemy znaleźć odniesienie do, do naszej rzeczywistości where can we find something that points to our reality gdzie znaleźć sens życia jak wielu się zastanawia nad tym where can we find

tajemnicę nam objawia i nie zakrywa to przed nami wcale. He Powiem więcej, kochani, nasze, nasz, nasz nasz byt na tej ziemi jest uwarunkowanym pewnym prawem. And I'll say even more that the fact that we are here on this earth is governed by a certain law. Nie wyjątkowym prawem dla człowieka. Ale prawem, które obowiązuje w całym wszechświecie. But Takie samo prawo obowiązywało w niebie, kiedy Lucyfer zbuntował się w, w niebie. It's the same law that uh, reigned Takie samo prawo obowiązuje wszechświat, inne światy zamieszkałe jak tu na naszej ziemi. And this law Uh, still reigns over all the earths all the different worlds where people have not sinned or the creations have not sinned Prawo które zoparte na miłości Bożej And this law is based on the love of God Perfect doskonałej miłości Bożej It is based on the perfect love of God I takie prawo dane zostało Adamowi i Ewie naszym pierwszym rodzicom And this law was initially given to our first parents to Adam and Eve kiedy czytamy z rozdziały Pisma Świętego, czytamy o tym, że Bóg przygotował miejsce, mieszkanie dla ludzi. Pisma Świętego, czytamy o tym, że Bóg przygotował miejsce, mieszkanie dla ludzi. When we read in the I kochani, przygotował to doskonale. And he it to be Jak wyglądało to miejsce, mieszkania dla ludzi pierwszych? Do we recall how this uh, place looked, what it looked like? Próbujcie sobie wyobrazić, bo ja nie potrafię. Try to it, I can't it. Wiecie, gdybyśmy zaczęli spekulować, jak wyglądał Eden, you know, if we to what Eden like, nie wiem, czy byśmy doszli do jakichś wniosków. I don't know if we could come to any My nawet nie wiemy, jak Adam na, dobro, na, na dobrą sprawę wyglądał, jak wielkim był, jak piękną była Ewa. Bo uh, this stage we're nie even nawet. Sure And uh, what Adam and Eve look like, uh, how beautiful they were, how big they were? Ale wiemy ze słowa Bożego, że to byli doskonałymi, doskona, doskonałymi stworzeniami, tak jak doskonałe otoczenie, w którym przebywali. But we do know from the word of God that they were a perfect creation, just Ale like everything around them was perfect. I dał im to wszystko w posiadanie jako zarządców tej ziemi. And God gave this perfect world over to them to be overseers and governors of this world ale również dał im pewne warunki i zarządzenia dlatego że ten który jest zarządcą ma prawo to uczynić right czytamy w drugim rozdziale pierwszej mojej takie stwierdzenie 16 17 wiersz i dał pan Bóg człowiekowi taki rozkaz, z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Verse 16, Genesis 2 And the Lord God commanded to man, saying, Of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it, you shall surely die. Ktoś zapyta, czy zerwanie owocu z drzewa? I zjedzenie go to takie wielkie przestępstwo? Jeżeli porównamy to z dzisiejszymi okropnościami, które się dzieją wokół nas, nie będę wymieniał, wiecie, bo to zbyt ukrutne. I won't even list uh, the things that are happening around because they're so terrible. A cóż to cóż znaczy zerwanie owocu z drzewa z tymi morderstwami i z różnymi zwyrodnieniami, które dzisiaj mamy, mają miejsce na świecie? A więc, kochani, co się stało? Co się wydarzyło, że Bóg skazał całą ludzkość na śmierć po zerwaniu owocu? So what? really did happen in order for God to sentence us all to death after the picking of this fruit. Wiecie, nie mamy czasu, żeby się wgłębiać bardzo głęboko w ten temat, ale stwierdzimy jedno. I uh, I am sure that we haven't got enough time to delve deeply into this topic, but we will conclude one thing. To jest to, że zaufali wężowi, to jest szatanowi bardziej niż Bogu. And that thing is that I believed the serpent more than they believed God. Bogu, który ich stworzył i dał im ten cały świat w posiadanie. Because the God that created them and gave them this world to reign over. A oni poddano wężowi, to jest diabła. And yet they at the suggestion of the serpent which is uh, the devil. Chcieli stać się podobni Bogu wanted to become like god i zło. knowing good and evil dokładnie tak samo jak uczynił to szatan w niebie Almost an exact carbon copy of what Satan what Lucifer wanted to achieve in heaven chciał zająć miejsce boga i być równy jemu a czytamy to jak to jak to jak to się stało 14 w rozdziale 12 wierszu do 17 Mówi nam, co, co się stało. Isaiah chapter 14. And which verses? 14 od 12. Wiersza. Uh, Isaiah chapter 14, from verse 12 onwards. I zadamy, o jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, i Jutrzen synu jutrzenki. Powalony jesteś na ziemię, pogromcą narodów. How you have fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning a przecież to ty mawiałeś w swoim sercu wstąpię na niebiosa swój tron wyniosę ponad gwiazdy boże i zasiądę na górze narad nadaj najda, na dalszy podnosy for heart, I will ascend into heaven. i will exalt my throne above the stars of god i will also sit on the mount of the congregation on the farthest side of the north. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z najwyższym. I will ascend above the heights of the clouds, I will be like the most high. A oto strącony jesteś do krainy umarłych na samo dno przepaści. You takie miał mrzonki, takie miał zamiary szatan w niebie. Folks, this was the intention uh, of Satan in heaven. Jakim z jakimi się konsekwencjami spotkał? Został wyrzucony z, miejsc, z nieba i jego miejsce tam nie było już więcej znalezione. Wiecie, kiedy e, pierwsza para nasza ludzka zgrzeszyła, szatan zacierał w teraz ręce. Satan was rubbing his hands together, bo pomyślał, przechytrzyłem Boga. I powiedział, Samego Boga. I've the God Przecież on sam powiedział w 17. wierszu: w momencie, kiedy zjesz owoc, śmiercią umrzesz. Teraz Bóg musi być konsekwentny, tak samo jak był konsekwentny w stosunku do niego w niebie. And so God will have to uh, step up and do, what he said that he would do. Przecież cały wszechświat patrzy. Na kogo patrzy? Who are they focused on? Patrzy się na Boga, jak się w tej chwili zachowa. Czy zniszczy człowieka, czy nie? Will he destroy the humans or not? Jeżeli nie, to On musi przywrócić szatana z powrotem do jego miejsca, gdzie był. And if, if he doesn't destroy the humans, then he will have to, he'll be forced to. Teraz jego wspaniały plan zacznie w końcu działać, pomyślał sobie. Finally, his posiadanie ziemię. himself. Ludzie będą musieli być zniszczeni. A on będzie panem i będzie tutaj panował. Tak jak planował to uczynić w niebie. Just like he planned to do in the I co się wtedy wydarzyło, kochani. I co się wydarzyło? W tym momencie przeraziło, że to, co się wydarzyło. What happened actually scared the pants off him. Tajemnica, która od wieków była ukryta, o której czytaliśmy na samym początku, for the that was for all these ages, została objawiona. Was Czytamy to w trzecim rozdziale pierwszej majuszowej. 14-15 wiersz. Verse 14 and 15. Kiedy czytamy pierwszy raz te słowa, myślimy sobie, no cóż, no cóż tu, więc nic tak wielkiego nie powiedziane jest. Ale czytajmy, co te słowa mówią. Wtedy jak Bóg do węża, ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Genesis chapter 3 verse 14. So the Lord God said to the serpent, because you have done this, you are cursed more than all cattle and more than every beast of the, of the field. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego. On your belly you shall go and you shall eat dust all the days of your life. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą. And I will put enmity between you and the woman, po and between your seed and her seed. Głowę, He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Tu nie była mowa na temat, że wąż będzie miał nienawiść. No, uh, enmity, Ale tu jest mowa o tym, kto reprezentował tego węża. But It was uh, being said that the one who represented who is represented by this serpent will do So? Ktoś z mi głowę? What? Someone's going to uh, grind my head into the ground? Zmiażdży mnie? Will uh, will squash me? A co z moim królestwem, planem? And what of my kingdom, what of my plans? A jaki plan ratunku? What what plan of uh, rescue? What rescue plan? Dla kogo? So Dla ludzkości? A co z konsekwencjami? Oni powinno zgin powinni zginąć. And what of the consequences for them? They should be the ones that are perishing. Wiecie, Satan dowiedział się w tej chwili o planie, na który o którym on nigdy by na którego by nigdy nie wpadł. And you know this is the moment that Satan uh, had come across the plan that he would have never thought of himself. Bo przecież pamiętamy, co czytaliśmy. Jego planem było się usiąść na Dalekiej Północy i zrównać się z najwyższym. Because as we read, his plans were to Uh, go into the high heavens and to be equal to god a tymczasem w finale w perspektywie jest tutaj przewidziane coś kompletnie innego and finally he says that god has foreseen something totally different będzie zmiażdżony a jego odebrane mu królestwo na ziemi that he will be uh, ground into the ground and the, his earthly kingdom will be taken from him nie będzie kontrolował ziemi na wieki he will not uh, reign over the world for eternity i jego jego tragedia, tragedią zakończy się jego panowanie. Wiecie, tego dnia, jak Słowo Boże mówi, Adam i Ewa opuścili ogród Eden odziani w skóry zwierząt. W trzecim rozdziale pierwszej męższowej, 21 wierszu, czytamy to. In Genesis 3, verse 21, we can read of this. I urzędnił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór i przeodział ich. Wife, Wyszli z Edenu odziani, ale nieśli na ramionach konsekwencje swojego czynu, to jest grzechu. Wyszli z przekleństwem ziemi i śmierci. They went out with under a curse of the earth and a curse of death.: Ale z I And yet, they went out um, uh, reconciled with God and uh, uh, justified by him.. Obitnicy przyjścia Mesjasza, który odkupi ich z niewoli, grzechu i śmierci wiecznej. A przypominało im to te skóry, w by, którym byli odziani. By Widzieli, w tym momencie Szatan kolejny raz zadrżał, bo zdał sobie sprawę, że kolejny raz Bóg krzyżuje jego plan. And again Satan woke uh, with fear because he realized that God has uh, crossed his plans. Jego wspaniały plan że mu się udało. He felt that he had a marvelous plan, which he almost was able to pull off. I co się dzieje? Then what happened next? Czytamy wam e, w więciu tego Jana 12 rozdział. We widzę John czaptor 12. 7 do 10 wiersza, czytamy takie oto słowa John chapter 12 verse 7 to 9. I w walka w niebie Michał i aniołowie go stoczyli w bój ze smokiem i walczył smok i jego aniołowie jego lecz nie przemógł nie było już dla nich miejsca. It's revelation, revelation. story. Revelation chapter 7 uh, no, revelation chapter 12. Twelve. verse 7 to 9. lecz nie, nie przemógł nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smog, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat, zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim aniołowie. I co czyni teraz w tej chwili szatan? So what's Satan doing right now? Od momentu upadku człowieka do dziś? The of the the i czynić to będzie aż do przyjścia Jezusa Chrystusa. Kiedy czytamy księgę Joba, pierwszy rozdział, 11. wiersz, czytamy czym się zajmuje szatan dziś i zajmował się od zawsze. read in the book of Job, we will find out what i czytamy tutaj słowa bardzo znamienne, które powinny nam uświadomić, z kim mamy do czynienia. And these words are very clear and should bring us into a clear understanding of who we're dealing with. Tu jest cała historia, która mówi, że Szatan przybył do, do nieba, na pewne spotkanie, i Bóg go pyta: Skąd przychodzisz? This is a story of how uh, uh, Satan goes up into heaven and God asks him, where are you? Where are you coming from? o tym mówi. Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, wśród nich przybył też i szatan. And from verse 6 in chapter 1 of Job we read: Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan also came among them. Iże Pan do szatana: Skąd przychodzisz? A szatan powiedział Panu, mówiąc: Wędrowałem po ziemi, przechadzałem się ją wzdłuż i wszerz. And the Lord said to Satan, "From where do you come?" So Satan answered the Lord and said, "From going to and fro on the earth and from the walking back and forth on it." And in verse eight, then the Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man?" One who fears God and shuns evil. Na to so Satan odpowiedział, mówiąc: Czy za darmo jest Job tobie Bogobojny? The Satan answered the Lord and said, does Job fear God for nothing? Czy ty nie otoczyłeś Jozefszą opieką wraz z jego domem, wszystkim co ma, błogosławiłeś sprawę rąk jego, dobytek dobytek rozmnożył się w kraju, a jego dobytek rozmnożył się w kraju? Have you not made a hedge around him, around his household and around all that he has on every side? I jedenasty wiersz, lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma, czy nie będzie Ci w oczy złożył? You czy widzicie, jaką rolę odgrywa szatan w tej chwili? On wskazuje na Ciebie, na Ciebie i na mnie, mówi, a czy on nie służy Ci za darmo? He points his finger to you and to you and to me and says, isn't he serving? Is he serving you for free? Czy nie mu? Aren't you blessing him? No to chodzi do kościoła. He comes to church. Ale tylko dotkną chorobą, to zobaczysz, jak będzie się bluźnił. But just allow some sickness to come upon him and then you'll see how he'll curse you to death. A zabierz mu te zabawki, które się bawi. And take away the toys that he loves to play. Zobaczysz, się zachowywał. And you'll see how he'll start to behave. Kochani, on to nie zawsze, czy nie u zawsze? The friends he has done this he's had this role forever. Kiedy Jezus Chrystus rozmawiał z Piotrem przed odejściem do nieba. When Jesus Christ talked with uh, Peter before the ascension? Powiedział: "A ja wyprosiłem, wymodliłem ciebie przed Ojcem, żeby cię szatan nie odwiał." And uh, Jesus said to Peter, "I have uh, prayed, I have uh, beseeched my Father that uh, he would not forsake you. Kochanie, dzisiaj szatan oskarża każdego z nas, że jest Bożym i powoduje, prowokuje nas, abyśmy odeszli od Boga. Today Satan is also, uh, each of us God. Dlaczego, kochani, to robi? Why does he do this? Otwórzmy, obiecimy tego Jana 12, 12 rozdział. Let's open up uh, Revelation chapter 14. 17. Wiersz, czytamy, my możemy czytać cały 12 rozdział. We could read um, the whole of the 12th chapter. My czytamy o tym, co się stało w niebie, dlatego że szatan powtórnie został wyrzucony kompletnie już na dobre z nieba. Satan heaven, uh, like, uh, dlatego, że szatan miał dostęp do nieba do momentu śmierci za Chrystusa. Cross, dlatego, że w momencie, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, oddali szatanowi w, w, w posiadanie naszą ziemię. Because at, at the moment that on stał się księciem tej ziemi, o której często właśnie mówił na ten temat sam Jezus Chrystus Pan. 17 wersetami i zawrzał smog gniewem na niewiastem i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jego potomstwa, które szczerze przekazania Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie Chrystusie. 12, 17. So we look at Revelation chapter 12 and verse 17 where we read and the dragon was enraged with the woman and he went to make war with the rest of her offspring who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Końie, to jest jego dzisiejsza rola. On oskarża nas. On prześladuje tych, którzy zachowują przykazania i mają świadectwo o Jezusie Chrystusie. Dear friends, this continues to be his role today. He accuses those who keep the commandments of God before God. A czym jest to świadectwo o Jezusie Chrystusie? And what is the of Kto reprezentuje Go? Uh, who him? Jest to duch Prostwa, i o tym mówi 19 rozdział 10 wiersz, a świadectwo Jezusa Chrystusa jest duch Proroctwa. I dzisiaj nie dziwi fakt, że jest ogromny atak przypuszczony na ducha Prostwa w naszym właśnie Kościele. nie dziwi fakt, że dzisiaj jest. Jak widać, kochani, nasila się walka o nasze zbawienie. As we can see, the battle for our salvation is raging. Dlatego, że on wie, że ma czasu niewiele. Because he knows that his time is running short. Zbawienie, które kosztowało niebo życie naszego stworiciela. Our salvation, which uh, the cost of which was the life of our savior. Dlatego, że ktoś musiał zapłacić za cenę grzechu. Had to pay the price for sin. I nasze miejsce zajął Jezus Chrystus, nasz Pan. And place was taken by Jesus Christ, I tego Lord. faktu nie możemy zapomnieć, nie możemy wymazać historii świata. And we this fact and we erase the Na of the pewno world. nie zapomni tego niebo. Dlatego że plan zbawienia człowieka był założony, był, był Zapoczątkowany zanim człowiek upadł. Because the plan of salvation was conceived well before man sinned. Mimo wielu to twierdzi, że oni nie potrzebują nikogo, aby go zbawić. And in spite of this, many people conclude that they don't need a savior. Niby z czego mają mam je zbawić? What what do I need to be saved from? Czy jestem dobrym człowiekiem? Nikomu krzywdy nie robię, nikogo nie zabiłem. Surely I'm a good man, I haven't hurt anyone, I haven't killed anyone. Więc z czego mam je zbawiać? So what do I need to be saved from? Wielu, kochani, nie zdaje sobie sprawy z faktu tego, że Many people, uh, do not the fact, że kiedy człowiek upadł, poddał się w niewolę w poddaństwo szatana, księcia tej ziemi. Tym samym skazał nas, Całą ludzkość na śmierć i cierpienie. Do momentu, kiedy przyjdzie Chrystus Pan i odbierze podczas drugiego przyjścia Szatanowi tą moc śmierci, aby objął na nowo na nowo to posiadanie ziemi i rządzenie tej ziemi. So tak, once again he can. Uh, Jesus Christ can be restored as the prince of this. rozdział 12 werset mówi, że wszyscy zgrzeszyli i nikomu nie dostaje chwały pańskiej. Pytanie koni zachodzi takie, czy my w XXI wieku rozumiemy tą konsekwencję. Czy zdajemy sobie sprawę z tego, w co zostaliśmy, że tak powiem, bezwolnie wprowadzeni? Do we truly understand what we have been led into, uh, even our W jakiej sytuacji znaleźliśmy się bez naszego, bez naszego przyzwolenia? What we find without, uh, our understanding it? Wiecie, um, słyszeliście ten czy, wy, prawda przykład, którego mówił kiedyś Sam. Uh, I'm sure that you might remember the example that was used by Sam Braga. Braga. Wiecie, on powiedział przykład na temat kolonii trędowatych. Uh, e, oczywiście trądy, jak wiecie, jest symbolem grzechu. I to wspaniale e, ilustruje nasz, naszą sytuację, którą, w której my jesteśmy. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy wszyscy w tej kolonii trędowatych już od kilku pokoleń. Just imagine that we are living in a leper colony from many generations past. Wiecie, nam nosa, ucha, palca, nam ciała. We may be missing a nose, an ear, some fingers, and various uh, parts of our flesh are falling off. Uh, various organs may have become rotten and uh, have even fallen off. I dzisiejszym, dzisiejszym, e, and we live in this leper colony and we think nothing of it because that is our reality. Do momentu, and this reality is only challenged when someone from the outside comes. With a healthy, complete body. Wtedy zrozumiemy, zobaczymy, że nasz stan nie jest normalny. Że my jesteśmy chorzy. That we are sick. Że my potrzebujemy lekarstwa, musimy mieć pomoc. That, we need medication, that we need help. Wiecie, podobnie z dzisiejszym światem, kochani, dla wielu dzieci na świecie choroby, śmierć, wojny, katastrofy. And it's the same in our world today. Uh, in our situations, death, uh, various wars and catastrophes, murders, rapes, uh, poverty, fa uh, famines, and tsunamis and uh, floods, uh, various earthquakes and other tragedies are just all part of the normal. Life on this earth. Człowiek przyzwyczaił się do tych uh, uh, anomalii. I mówię, jest to po prostu częścią naszej rzeczywistości. And we just say, well, this is our I cóż my możemy z tym uczynić? Kochani, ale nie w Bożej rzeczywistości. Dear friends, this is not God's reality. On nie stworzył w takim stanie świata. For he did not create such a world. On nie planował, aby to zaistniało na naszym świecie. He did not plan for this to happen in our world. On nie planował, abyśmy doświadczali w każdej dziedzinie naszego życia gwałtu. He uh, did his intention for us was not to uh, experience all these calamities in our lives. I Bóg nie 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 nie, wy, nie opuścił ziemi w takim kształcie, jakim my dzisiaj go widzimy. And uh, God did not leave this world Uh, in the state that we find it today. On chce oddać nam z powrotem, pokazać nam z powrotem nową ziemię i tę ziemię, którą on na początku stworzył. Ale pod warunkiem, że my chcemy zmiany, że my uważamy, że jesteśmy, że nam jest potrzeba tego. And this uh, can be done for us on the, uh,

On the pages of the word of God. Dlatego szatan, jak na samym początku powiedziałem, nienawidzi Słowa Bożego i chciałby zabrać je ludowi, ażeby nie czytali. Bo kiedy będą czytać, it, zobaczą, że tu jest ratunek. We would find a plan of a Oni the... zobaczą, że można inaczej żyć, że jest inna przyszłość people would notice and i uczynić krok and they can uh, choose to take a step on by sobie nie życzył a step that satan would definitely oppose do 3 rozdział 20 wiersz czytamy o pewnym zachowaniu o pewnej sytuacji revelation 3 and verse 20 we have a certain behavior uh, described here

Dear friends, we have been given the word of God in order to, um, discover the truth. Ale jest jedna kondycja, jest jeden warunek. But there is one condition that's stipulated. W ty, te drzwi mają ma klamkę, te drzwi ma klamkę od wewnątrz. Uh, the the the, uh, on, the inside. on nie wejdzie bez twojego przyzwolenia.

So John 14 and verse 27 onwards. Czytamy Pokój zostawiam wam, mój pokój daje wam, nie jak świat daje, ja wam daję, niech się nie trwa że serce wasze i nie się nie lęka. Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled. Kochani, i jaką tą kolejną rzecz, najpierw kiedy go wpuścimy do swojego serca. So please notice the order of things. First, we must. Uh, Let him our heart, Kiedy poznamy into jego tajemnicę. And when we discover this mystery, Zbawienia nas. The mystery of our salvation, którego on dokonał dla nas. Us, on wleje w twoje i moje serce pokój. Nie ten pokój o którym mówi świat. Nie te umowy, które podpisują bez przerwy gdzieś na, ten, na całym świecie. Not all these different accords that I za chwilę znowu wojna, i za chwilę znowu wojna. Ale Chrystus pan mówi tu o pokoju jego pokoju. But, uh, Christ speaks here of His peace. który wypływa z innych innych źródeł. A, a peace that flows from a different Ale Obiecuje jeszcze więcej czy coś. Od pierwszego do trzeciego wiersza w tym samym rozdziale czytamy. In, uh, to of the same chapter, 14. Czytamy: Niechaj nie trwoży się serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział: idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę, przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. So, John chapter 14, verses 1 to 3. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself. See, the, the peace uh, is uh, becoming even deeper. First, he gives us peace. Ze świadomości tej, że on nas zbawia. In the knowledge that we are saved by him. Że ty nie musisz nic czynić, aby być zbawionym. That you don't have to, do in order to be saved. Ale ty musisz przyjąć zbawienie. But you must his offer of I wtedy on ci da moc do koczenia za sobą. A później mówi: nie bój się. And then he says, don't be afraid. Ja dla ciebie mieszkanie. I'm preparing a, place for you. a jak przygotowuj, przygotuje je? And when I prepare this place for you, przyjdę po ciebie. I will come for you. I wezmę cię do siebie. My byśmy mogli rozwinąć tego, tutaj tą, tą myśl wielkie długie kazanie. Could, uh, Ale my wiemy, że Jezus Chrystus chce, żebyśmy my byli tam gdzie on jest w niebie razem z nim. Ale A później, kochani, po tysiącu latach, jak Biblia mówi, jego królestwo z jego tronem wstąpi na tą odnowioną ziemię. And the Bible tells us that after a thousand years reigning with him, his kingdom will come down to a new earth. Co nie to jest możliwe? Folk, czy to jest utopia? utopia? Czy to jest fikcja? Czy możemy wierzyć Chrystusowi? Can we have faith in what Christ says to Niektórzy mówią zbyt piękne, aby było prawdziwe, nieprawdaż? Some might say this is just too wonderful to be true. Czy spotkaliście się z takimi twierdzeniami? O, ja wiele razy. Such sayings I have come Jeden pan, jaki bardzo uczony powiedział mi: Ty młody człowieku, wierzysz w takie bajki? A ja mu powiedziałem wtedy: Pan co? Jak to się będzie działo, to wtedy pan sobie przypomni tego naiwnego młodego człowieka. To jest mnie. Uh, so wiecie, przypomina mi to fakt, pewien przykład. Ten fakt, pewien przykład. This reminds me of a, a certain example. Na pewno słyszeliście już to wiele razy. I'm sure you've come across it often. A działo to się, wiecie, w, jeszcze w XIX wieku, początek XX wieku, na pewnym targu niewolników. At a slave market. I był tam pewien niewolnik, bardzo mocny, potężnie zbudowany mężczyzna. Okaz zdrowia i siły przywiązany łańcuchami do pewnych rzeczy, które mu nie pozwoliły uciec. Miał tylko jedną wadę. Nie wiem, czy to wadę można nazwać. Ale bez przerwy mówił: "Ja nie będę dla nikogo pracował." repeating, "I'm not going to work Ja jestem wolnym człowiekiem. Nie będę nikomu służył. Ja jestem wolny. I Ale przyjechał na ten targ pewien bogacz. Then down the track a very wealthy man came into this market. Popatrzył się na tego niewolnika. He checked out this slave. Nie słuchał co on mówi. He didn't pay any attention to what the slave was saying. Zaprudnął go kupić. He uh, planned to purchase him. Chciał go wykupić z tej niewoli. He wanted to purchase him from this slavery. Ale ten niewolnik nie wiedział o tym. But of the slave was not aware of this. I ciągle krzyczał: "Ja nie będę dla ciebie pracował, choćbyś nie wiem, z ile mi zapłacił za mnie." Wiecie, i licytacja zaczęła się. And the auction began. Ten pan zapłacił za niego ogromną sumę. Nikt na tym marketu nie miał możliwości kupić go za te pieniądze, za które on go kupił. No was to I kiedy wsadzili go na wóz, którym podróżowali do posiadłości tego bogatego człowieka, house, on dalej powtarzał, jestem wolnym człowiekiem, nie będę dla ciebie pracował. Zapomnij. Kiedy dojechali, kiedy wóz się zatrzymał, on kazał mu zejść z tego wozu. When the cart uh, arrived at its destination, the master asked the slave to come off the wagon. Wyciągnął pewien papier. He took out a piece of paper. Pokazał mu mówi, człowieku, tu jest świadectwo albo dowód twojej wolności. Dokument, and he's told him that this was a certificate of his freedom. Tu jest dla Ciebie dom, tu jest sad, tu jest ogród, tu jest strumień, który płynie. Możesz korzystać z tego, możesz żyć sobie tu do końca życia, nie musisz pracować dla mnie wcale. Ten dokument mówi, że jesteś wolnym człowiekiem. Ale pamiętaj, But remember, jeżeli oddalisz się z tego otoczenia mojej posiadłości, that if you, uh, set foot off this, uh, ktoś cię złapie i już zniewoli cię ponownie. Do ciebie należy wybór. And it's your choice, Możesz zostać tutaj. Możesz być wolnym człowiekiem i korzystać z tych wszystkich dobroci, które tutaj są. Albo możesz wziąć ten dokument i odejść na zawsze. You can take this, uh, document, this and leave w tym momencie nastała długa cisza. przestał mówić, ja nie będę pracował dla ciebie. Not going to work for you. Dlatego że nie spodziewał się, że ten pan kupuje go, aby dać mu wolność. Because he never expected that he would be purchased to be given freedom. Ale to była rzeczywistość. But that was the reality of the situation. W pewnym momencie padł na kolana do swojego pana. And at that moment he fell to his knees before his master. Panie powiedział, ja będę ci służył do końca życia. Nie dlatego że każesz mi? Not because you direct me to do so, Ale dlatego że ja chcę. Ci but słuchaczyć. because I want to serve you. Posłuchajcie i zobaczcie coś co się ukaże w tej chwili na ekranie. Take note of what's going to be projected up on the screen. Czytam list. I'll read you a part of a letter człowieka, który został skazany na 25 lat więzienia, a, a was, um, to 25 years in jail. który się ochrzcił w więzieniu and who ultimately uh, was baptized in jail. Stało się w zeszłym roku, to byłem świadkiem tego chrztu. Uh, this took place last year and I was a witness to this baptism.

była objawiona już na pierwszych kartach słabożego How I cytuję: „Dziś, Panie, choć może zdawać się to zabrzmi, to może paradoksalnie”. And I read. And although this might seem, uh, paradoxical. Pragnę całego serca podziękować Ci za Twój doskonały plan zbawienia. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że do, dobrowolnie postanowiłeś oddać swoje życie. Lord Jesus, I thank you for uh, offering up your life of your own free will. W tak okrutny sposób. And dying in such a horrible way. Już zawsze, gdy będę mówił, będziesz słyszał o twojej śmierci. Już zawsze, kiedy będę mówił będziesz słyszał o twojej śmierci Będę miał przed oczyma wyżej wymieniony obraz okrutnej śmierci Before my eyes will be that horrible picture of your death. To co przesłeś Panie przejść to co musiałeś przejść zanim umarłeś And everything that you needed to go through before you died

Work out my character. W taki sposób, aby stały się jak najbardziej podobne do Ciebie. Nie opuszczaj mnie. Nie opuszczaj mnie z, me. z Twoich objęć. Uh, don't, uh, me from your Moje życie należy do Ciebie, mój Panie. Yours, Dziękuję, że wyrwałeś mnie z rąk szatana, w którym w przebywałem. Dziękuję, że wyrwałeś mnie z rąk szatana in which i was uh, before Jeszcze jeden cytat innego więźnia. and also a, a short note from another prisoner's letter moje serce eksplodowało takim ciepłym miłości do Jezusa Chrystusa my heart exploded with a, a warmth of love toward jesus christ ze nie mogłem stać w jednym miejscu and this happened in such a way that i was not able to stand still Podszedłem do okna i zacząłem rozmawiać z Jezusem, moim najlepszym przyjacielem. Dzięki ci, Jezu. Kocham cię. Thank you Jesus, I'm grateful and I love cię. Już nigdy więcej nie chcę od ciebie odejść. I never want to be parted from you Już nie chcę cię krzywdzić. don't ever want to inflict the pain or injury on you ja siebie, jak na I, I, I saw myself standing on the hill of golgotha nailing you to the cross ja go zabiłem, a on nadal mnie kocha. i killed him and yet he loves me still Czy to nie jest cudowne, isn't this a wonderful piece of news on nie He did not turn away from me. On chce mi dać życie wieczne. He wants to give me eternal life. Coś, się, coś, co się. Przepraszam. Coś, co nie jest do kupienia. He wants to give me something that I could not even buy. On mimo wszystkiego, mu wyrządziłem, nadal mnie kocha. And in spite of all the pain I've caused him, he still loves me. Jest tylko dwadzieścia cytaty. Are Ludzi, Ludzie, którzy siedzą w więzieniu za swoje winy. Ale zrozumieli tą miłość Bożą, która została wyciągnięta w ich kierunku. Pytanie jest, jak ty zareagujesz na tą miłość? Is, na ten ogrom miłości zademonstrowanej właśnie na krzyżu Golgoty. Moja odpowiedź, kochani, jest zapisana w liście postępowania do Rzymian, siódmy rozdział. I find my response in the, the letter of Roman. of, to Romans, siódmy rozdział dwudziesty czwarty wiersz, and verse 24. który mówi nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci. Where it's written, "A wretched man that I am, kto? Ja? Czy wy sami? Will you be able to do it? Nigdy, nigdy w życiu. Not ever in this life. Jest, jedyne, jest tylko jedyna osoba, która może to zmienić. There's only one being who can change your condition. Kochani, jeżeli myślisz podobnie jak ten tobiasz, jak ten Artur, który tu właśnie pisze w tych listach. Dear friend, if your view is the same as that of uh, Arthur and Tobias, that have expressed their feelings in these letters, if you are aware of your need of a savior, if you are convinced that he sees you beneath the cross, because you have uh, brought to him the burden of your sin jeżeli ta odwieczna tajemnica na Golgocie objawiona ma dla Ciebie znaczenie, If the to, you at has for you, to wierzcie mi, masz szansę skorzystać z obietnicy. Tego, kto przychodzi do mnie, nie wyrzucę precz, powiedział Jezus. I wierzę, że są wśród nas dzisiaj pewne osoby, And I believe that there are certain folk among us Może starsi, maybe older, maybe younger. Nasze dzieci i ci, którzy studiują słowo Boże od jakiegoś czasu. A children and those who have studied the word of God for some time now. Którzy potrzebują Jezusa. People who are in need of Jesus Christ. Którzy chcą, ale boją się powiedzieć Panie Jezu, ja chcę być twój who want to say but are scared to say lord i want to be yours. Koni, jeżeli to jest twój przypadek dzisiaj. dear folk, if this is where you are at today. Niezależnie jak długo jesteś w kościele. Irrespective of how long you are a member of this church. Niezależnie ile lat masz. And irrespective of how old you are. Dziś Chrystus pan pyta się co zrobisz z ofiarą z tą tajemnicą objaw objawioną na Golgocie. Today, Jesus is asking you, what will you do with the mystery that's been revealed to you at Golgotha? Tak, and if you want to say yes to Jesus, się please rise and we will pray together. Się o moc, o siłę, o Ducha for we will pray for power, uh, for the power of the Holy Spirit. o pewność zbawienia w Nim. And of the certainty of salvation in him. Dlatego, że czy, czy, cytując na koniec Słowo Boże z listu apostolowa do Żydów, and the quoting from the letter to Hebrews, pierwszy rozdział and chapter one, i pierwszy dwa wiersze czytamy wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy,

Odblaskiem chwały odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiad po prawicy majestatu na wysokościach. Módlmy się. Let us pray. Boże i Ojcze, królu Król, Król, Król nieba i ziemi. My przychodzimy przed Twą jak w tej chwili widzisz nas. We you as you today. Wszyscy chcemy powiedzieć tak, panie. Each of us are willing to say, yes, Lord. Jesteśmy ludźmi, którzy potrzebują Twojego ratunku. Yes, Lord, we are people who need your salvation. My dziękujemy Ci za ofiarę, którą złożyłeś na Golgocie. My dziękujemy Ci, Panie, że nie rozliczasz się z naszymi upadkami. Lord, we are grateful that you no longer count the many uh, transgressions. Że przekrywasz nas szatą sprawiedliwości, But that you cover us with your cloak of righteousness. Że widzisz nas doskonałymi. And you see us as perfect beings, Chociaż nie jesteśmy. Even we are not. Dlatego dziękujemy Ci za tą ogromną, przeogromną miłość. and so we are so thankful for your everlasting love. I cię, nie nas rąk, and we beg you that you would not forsake us and let us free from your hands. before you come back for us, do this according to your will. A o to and we ask for it in the name of our savior, jesus christ. amen. amen.